Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Bartek. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to latający Hogaty, siemano. A ja dzisiaj sobie latam na desce od wychodka, jak widzicie. Ale widzimy się w Dusty Trip, czyli w grze typu The Long Drive z prawdziwości. Gramy sobie na Robloxie. Dzisiaj mamy nadzieję, że przebijemy za trzecim dniem pasce dwóch ostatnich odcinków, bo w dwa ostatnie odcinki przejechaliśmy tylko po... ile? Po 4000 metrów jakoś, no. Nie, to dobra, to światło, bo będzie nam tylko... Wszystkie rzeczy zataczowane tylko przeszkadzają. Dzisiaj staramy się jechać tak i robić tak, żeby nam dzisiaj nic nie przeszkodziło, nie? Żeby jak najmniej rzeczy nam po prostu rozwalało gierkę dzisiejszego dnia. Więc bierzemy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. To wszystko mamy chyba. I w sumie tak, jak jedzenie wziąłeś, wszystko mamy. To spadamy. Mamy tylko jedno światło niestety w busiku, no ale jakoś trzeba przeżyć. Jak widzicie, jest zamknięty bak. Oczywiście trzeba go zawsze sprawdzić, upewnić się, że wszystko jest zamknięte. No i co? Jedziemy, Bartku. Tak, nauczony doświadczeniem z pewnym użytkownikiem. Jak zwykle nie działa samochód na początku, trzeba go trochę rozgrzać, ale już ruszamy. Ruszamy w bój. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. Zostawcie suba! Zostawcie łapkę. Suba! Sub, ubu! Dokładnie, jeżeli chcecie więcej takich rzeczy. A my czekamy na update kolejny w Dusty Tripie. Jeżeli wydaje wam się, że ten odcinek jest zdezaktualizowany, bo na przykład weszła aktualizacja w tygodniu, to możecie mieć rację, bo ten odcinek jest nagrany trochę do przodu, jako że nie ma mnie przez cały tydzień majówkowy. Więc ale jeżeli super. Weszła w końcu aktualizacja, która naprawia tę grę, no to fajnie, to nagram. Po tym odcinku już będą świeże odcinki. O, to jest ostatni odcinek zapasowy, że tak powiem. O kurczę, pioruny zafajdane. A najgorsze jest to, że ostatnio mi przecież samochód piorun rozwalił. Po tym jak ty się sam rozwaliłeś, Bartek, przypominam. Byle nie w nas, byle nie w nas po prostu. To jest najważniejsza rzecz. Ale mam wrażenie, powiem ci, że ten van jest szybszy w ogóle od zwykłego samochodu. Tak, my jedziemy nim 120 na godzinę. A tamtym zwykłym samochodem my nie byliśmy w stanie się jakkolwiek nawet rozpędzać. Był bez tego, jeżeli odłączyliśmy przyczepkę, pamiętam. No, także mi się wydaje, że w ogóle opłaca się chyba bardziej tym vanem jechać. Ja pierdziel, ale daje. To coraz bliżej walą, ty. No dobra, skończyło się. Włączam silnik. Nie skończyło się! Bak! Nie skończyło się dalej, nawala, weźcie te pioruny ode mnie. Mówię, tak. Ta gra się stała po prostu dużo, dużo cięższa. Przede wszystkim przez to, że nie ma tych domków tak nasranych jak wcześniej. No patrzcie, my zaraz przejdziemy 1,5 kilometra i nic jeszcze nie widzieliśmy. Robi się dzionek, dobrze. Dobra, dobrze. Czy coś, Bartku, widzisz tutaj? Tak, widzę w tył twojej głowy. Po lewej stronie jakiś budynek powstaje właśnie. Tylko żeby to coś fajnego było, nie wiem, benzynka, to będzie sklep, olejek, coś. Nie, to nie jest sklep. Nie? Nie. Ale wiecie, to może być zbagowane, bo tu jest mnóstwo zbagowanych teraz budynków. Widzę już mutanty w środku. Akuratnie to może być spoko domek, tylko że właśnie też te domki są teraz zbagowane i bywają po prostu problematyczne. Dobra, zaciągam ręczny, otwieram drzwi i powoli wychodzimy. Jezu, jak wysiadłeś, chłopie, jakby... Ja tylko normalnie wysiadłem. Jakby słoń normalnie stąpnął tam. Ej, to że mi troszeczkę się przybyło. Dobra, wziąłem go na siebie, jego mutanta wziąłem na siebie. Ale tu niczego za bardzo nie ma. Jest latarka w kiblu, stary. Kumasz to? Latarka w zasranym kiblu. Na słonie zasranym. Tak. Ale latarka, kibel, drzwi i nie ma nic. No jest zombie. Ale to jest jakiś żart. Lód no, aktualnie mocno. W tych chatkach to jest jakiś dosłownie żart. Jak było wcześniej za dużo, to teraz jest za mało tego wszystkiego. Ta. Zły suwaczek chyba. To bardzo suwaczek chyba, że w tą stronę to trzeba. Kurcy, aż tak mocno. Siadaj. A drzwi? Wiesz, moment, chciałem na pierwszą, ja potem zamykam drzwi. Okej. Dobra, no zamknąłeś. W ogóle mam pucha tego, pół głodu. No tak, no głód leci, Bartek. Masz chlebek na szczęście, ja mam... Mam chlebek, bananek. Ja mam cheeseburgerka, więc tyle dobrze. Ja mam wszystko ty.
No dwa kilometry już robimy w tym momencie, okej? Okay? Ale już za moment zacznie nam brakować paliwa i za... Czy ty coś zrobiłeś? Tak, nie? Podniosłeś gazetę, Bartek. Tak, chciałem zapoczytać. Bartek, nie rób, ja ci powtarzam już chyba piąty odcinek, jak gramy razem. Jak jedziesz w samochodzie, nie podnoś żadnych rzeczy, bo okay. Psuje się wszystko wtedy, o. Ja nie wiem, czy samochodu właśnie nam się zepsuło, nie, no Bartek. No nie żart. No tak, Bartek, ile razy mogę ci mówić? Nic nie tykaj po prostu, bo się psuje wszystko. No ale to nie podnoś tego, jak jedziemy po prostu, bo jak cokolwiek, jak ktokolwiek coś nosi w środku w samochodzie, to się psuje, no. Wszystko się psuje. I bardzo dobrze gazeta zrobiła papa, Bartek. Bartek zawsze musi na jakiś głupi, taki durny pomysł wpaść, szczególnie kiedy już człowiek mu wytłumaczy. Dobra, Bartek, fajnie, raz było fajnie. Ale nie jak za trzecim, czwartym razem ci mówię, że to nie działa i psuje nam samochód na przykład. Musi coś nie mówić. To już jest niefajne, dobra, tu coś jest w środku, widzę. Tylko pytanie dobra. Brzmi, co? Dobra, i... To nie zombiaki. Czekaj z tym wysiadaniem, chłopie. Ja tylko drzwi otworzyłem. Dobra, zaciągnąłem ręczny. Już ja pierwszy wyjdę, co? Albo nieważne, dobra, uwaga, wychodzę. Będę teraz ostrzegał, że wychodzę nawet. O nie, to jest ten, tego typu miejscówka. Dobra, sprawdź, Bartek. Okej, sprawdzam. Jest tam jest coś? Zombie, dobra, na mnie mutant się spokusował. No na mnie też, Bartek. Aha. Tu to Lipton. No ale tu możesz tam wbiec zobaczyć, masz tyle staminy. No poczekaj, trochę to podładuję. Kanister. A z czym? Z wodą. I w sumie to tyle. Jakaś cegła i coś tam jeszcze za kanistrem jest. Dobra, to go wynieś jak możesz. Ja się jadę z zombiakiem. Fuck, umieram. Moment. Nie no Bartek, nie umieraj przecież, no proszę cię. Spokojnie, spokojnie. A czy łatwy zawodnik nie jestem. No, dałbyś mi tutaj mutanta na mnie. Dobra, mam. Ci pomógł. Mam zbiornik. A ja mam mutanta na plecach? Nie, tylko ja mam mutanta na plecach. Dobra, wziąć, po prostu wsiąść na razie. Jezus Maria, ale mówię ci 30 tysięcy razy. Nie trzymaj tego w środku, no wyrzuć to po prostu na chwilę, moment. Chłopie. Dobra, wyrzuć moment. I wsiąść do samochodu. Okej. Okay. O, dziękuję. Mówię, wsiądź do samochodu, drogi Bartłomieju. Dobra, cofnąć się. To on z tym idzie, no bo wiesz, możemy uciec i po prostu wtedy sobie coś zgarnąć, a tak to wiesz. Nie, przecież wiem. Ja nawet nie mogę z tobą jechać za bardzo, jak ty trzymasz coś w środku. I była dopiero co rozmowa o tym, żeby nie jechać, jak coś trzymasz. No, była. Co robi Bartek? Dokładnie, na odwrót. Dobra. Teraz samochody wlewamy, czy zostawiamy? Ta przyweźmą ten. Dobra. Przyczep. No przyczepiłem, jest do ziemi przyczepiona. Do samochodu w sensie. Czekaj, bo mi się ręka zaczepiła. Ręka mi się omskła. Dobra, zjadłem sobie hamburgerka, już. Co, może chleb? Poczekaj, ale nie, ale że nie będę zjadł, okej. Okay. No, teraz możesz zjeść, póki nie jedziemy, Bartek. Po prostu sobie go weź i zjedz od razu, już. To jest szybciutko. Dobra, pół głodu no. Dalej mam, ale jeszcze troszkę się dalej się zbugowała ręka. Także się bugować niestety. Muszę wysiąść z samochodu. Jakby może tak se zrobię, okej. Okay. I może teraz się odbuguję. O, poszamy. Dobra, jedziemy dalej. 2300 metrów. Ja naprawdę nie wiem, jak nam się ostatnio udawało, nawet z flotarem. Ja wiem, samochód za Robuxy, trochę lepszy, to fakt. Ale dobra, dalej, no, dwa budynki i jedyne, co znaleźliśmy, to woda. Pech, bo to się nazywa pech, albo złe RNG. Albo po prostu jest zdupiona, tak teraz gra, no. Patrzcie, znowu mamy budynek typu nic w nim nie ma w środku. Który jest zepsuty, by the way, też przy okazji. Coś tam leży teoretycznie, ale czy będzie nam potrzebne? Tam chyba dwie, trzy rzeczy może będą. To fifiki, idę tam, ty zostań, Bartek. Dobra. Olej mamy, to dobrze, najważniejsze. Fajnie byłoby benzynę zdobyć.
Ciężko tu ręczny zapuścić, powiem ci. W ogóle nie rozumiem w ogóle zamysłu twórców. Rozumiem, że chcieli tą grę jakby nieco... Ale nie no, gra utrudnić. Się zepsuła. Ona się zepsuła po prostu. W sensie zbugowała się ta gierka. Bo tak nie powinno być, że patrz jak te budynki wyglądają teraz. One lewitują po prostu. To nie jest zamysł twórcy, żeby budynek ci lewitował. Tylko po prostu się popsuła teraz. Nie wiadomo dlaczego. Oho, ciężko nam będzie wyjechać, mając tego mutanta na dachu. Mogę go w sumie na siebie wziąć. No, nawet powinieneś tak zrobić, bo inaczej nie ruszymy. Dobra, biorę go na siebie. Chodź. Chodź, przystojniaku. Staś. No ruszysz tą dupę dzisiaj? No chodź, 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 chodź. Otwórz drzwi tam z tyłu, jakbyś mógł. Na większą szerokość. Czekaj, bo teraz ten samochód nie chce w ogóle ruszyć. Co ciekawe, pytanie brzmi, dlaczego? Dobra, z popychu dałem. Nowy Bartek. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, bo burza idzie. Znaczy tornado. Huragan. Dobra, i siadaj. Dobra, jest to. Aha. Mutant nazywają, no nie mogę, no te mutanty. Przecież ta gra jest tak teraz zabugowana, widzowie, ona, ta gra działała milion razy lepiej. Tak, zdecydowanie. Ostatnio. Milion razy lepiej ona to działała jest ostatnio. To czy jest jesteś w stanie wysiąść? Nie. Nie jestem w stanie raczej. Czekaj. Ja pierdzielę, przecież my nawet wysiąść teraz nie będziemy mogli. No tak, jestem jakby za daleko drzwi, nie? Coś mi blokuje drzwi. O, dobra, dobra, ja wysiadłem. Ale jestem jakoś tak pobugowany trochę. No dobra, i teraz pytanie, w jaki sposób mam to niby zrobić? Przede wszystkim trzeba go zamić, trzeba od ten... żeby odległość... żeby po prostu daleko był od nas. Zresztą dalej napagował to wszystko. No ale... Nie rozumiem, Bartek, a jak chcesz przewrócić z powrotem pojazd? No nie wiem, może jakąś łapką, F-ką się przytrzyma samochód, jakoś się może go przekręcić w ten sposób. No jakbyś od może dołu, wyszedł, no, nie to by nam pomogło. To jest też niefajne, że mutant może ci przetrącić samochód, bo tak. Się buguje po prostu, bo się to buguje i tyle. I nara. I masz zbugowany. Jedyne co mogę zrobić, to ten kanister podnieść. No szkoda, że nie możesz wysiąść, bo to by mi pomogło, no, naprawdę. Bardzo chętnie bym ci pomógł, naprawdę, ale no... Bo może by się udało wtedy jakoś przetrącić, ale... Teraz może spróbuję, jakby spróbować gdzie indziej usiąść, na innym krzesełku, to może by coś tutaj dało. Tam też nie jestem nawet w stanie się przemieścić nigdzie. W ogóle moja postać się jakby zbugowała też na tym, na tej kamerce widzę po lewej. Dobra. No popróbuję chwilę popchać ten pojazd, ale no, no co, co ja mogę dużo poradzić solo. Niedużo niestety. Ja bym go nie wiem, jak tylko zbagować, żeby się wywrócił. No to można było, tylko tu jest jeszcze frajerska pompa, która nam blokuje, nie? Dobra, spróbuję podnieść ten kanister, uwaga. Zobaczymy, co się stanie. No zobaczymy. Co się stanie, Bartek. Ja go nie mogę podnieść. Klikam F i nie mogę go podnieść. Ta gra jakby teraz z poziomu easy, no po prostu zamieniła się na poziom hard. I to... Zbyt duży hard. Tyle w temacie. To jest za duży hard, aż bez przesady. Nie, po prostu moim zdaniem jest jedna rzecz. Gość powprowadzał teraz te płatne samochody i po prostu zepsuła się przy okazji gra. To, co działało do tej pory, no po prostu się zepsuło. No tak, bugował. Dobra, idę tego mutanta tutaj wprowadzić do środka. Też te mutanty na przykład nie powinny ze środka wychodzić, bo drzwi powinny działać, no ale no tak, drzwi nie działają niestety. Chyba. One przecież nie wychodzi, tylko no, no nie wychodziły, jakby. Bo działały drzwi, można było je na drzwiach robić w ogóle, nie? No, no teraz tak. Ciężko. Teraz to mam wrażenie, że nawet go ciężko na siebie sfokusować. W ogóle mogłeś to zrobić wcześniej z nim, jak już żeś go zgarnął. Czyli w sensie? na te drzwi go zgarnąć, tak jak ja w 0,5 sekundy go zgubiłem. Też by z nim nie było problemów. No mogłeś, no ale... Ja jestem sobą. O, wziąłem kanister. No ale po co? Próbuję ja go tam już, no ja go tam umieściłem już.
No wiesz, próbuję się wydostać jakoś, jakoś zbagować ten samolot, może byś się wywrócił. Ty musisz, Bartek, poszukać, żebyś miał napis Elif gdzieś. Możesz próbować nawet do przodu, jakby, wiesz, się przesiąść. Nie próbuję, nie, właśnie nie mogę nic zrobić. Jedyne co mogę to... O, F tu grab, no nie wiem co mogę teraz ukraść. F, a, drzwi sobie zabrałem, okej. Okay. Okej, okay, u mnie w ogóle jesteś... U mnie jesteś na zewnątrz w tym momencie? Aha! Twoja postać jakby została, no, na zewnątrz. Poczekaj, ale jakbym zrobił reset tej postać, to bym opuścił ten serwer, czy nie? No pewnie tak, albo cię rozwali. Tak zakładam. W takim razie będzie ostateczność, dobra. Gdybyś mógł mi pomóc jeszcze, to byłoby fajnie. No, ale a tak to... chciałbym, naprawdę, ale nie mogę, no. Bo pcham z tobą zawsze te trochę kilo mniej do pchania. Naprawdę bardzo bym chciał, przecież nie robię teraz tego specjalnie, że się rozsiadłem wygodnie i nic nie chcę robić. No ja nie wiem, Bartek, ja nie wiem co ty tam robisz specjalnie czy nie. O kurde, no i tego vana, jak to przywrócić teraz? Jakby to było na boku, to jeszcze, ja pamiętam, z Flotarem Admirosem mieliśmy ten problem. Tylko wtedy mieliśmy więcej rzeczy, którymi mogliśmy... Ale za chwilę w ogóle z głodu odpadnę, także może... Zjedzcie bananka. Właśnie nic nie mogę zrobić. Mogę zrobić tylko F kanister i nic się nie dzieje. Ten drugi mogę tylko jedynie podnieść. Wszystkie opcje. Jeszcze mogę te drzwi z tyłu jakby ten zdjąć. To są wszystkie możesz moje opcje. Możesz nimi machać. To machać, no. Wiadomo co chodzi. Dobra. Nic więcej nie mogę zrobić. Po prostu mnie zombie załatwi na amen. No on załatwił nas zombie po prostu. No tak. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, no próbuję jedyna przepchać opcja, do drogi jakby. Opcja jaka może być, to nie, może znowu będę miał darmowy respawn. Jak będę miał, to wtedy ci jakoś pomogę. No, no próbuj, próbuj. Może to reset charakter w ogóle zadziała. Jakimś ale, chwilę, ale to wiesz, nie ma za chwilę sensu, jak za chwilę z głodu padnę także. No ale to dzięki temu się dowiesz, no bo z głodu padniesz, to już wiesz, że nie wrócisz ogólnie, nie? No dobra, a reset charakter, no to przynajmniej zobaczysz, może faktycznie się zresetuje i zadziała. Nie, padłem. No amen. Okej, okay, mamy zwłoki, proszę państwa, w bagażniku. Bartek pieczony na... z jabłuszkiem, o. Proszę bardzo, na słodko. Cyk. No dobra, z tymi zwłokami twoimi trochę trudniej przepchać. Ten pojazd, powiem ci. No przydałoby się. O, mogę, revive. Poczekaj, 25, revive 24 sekundy. Przydałoby się coś, żeby kurczę móc przewrócić samochód. Nawet taka opcja, że można było przewrócić samochód z powrotem by się przydała. Taka opcja już z panel admina jakiegoś, coś takiego. No bo widzicie, ja mogę próbować pchać ten samochód, no ale będzie gigantycznie ciężko. Pamiętam, mówię, admirosowy samochód było ciężko wypchać, ale udało się, bo się udało jakby tutaj na dół wejść pod klapę i od spodu to zrobić, tylko ten jest cały taki jednowymiarowy nawet od spodu. Po prostu... panik. Może go się twoje ciało blokuje mi przepychanie samochodu. Powiem ci. Jak żyłem źle, jak umarłem źle, zdecyduj się chłopie w końcu i to jest dobre. Ale to nie jest dobre, no po prostu, no źle i aha, niedobrze. To są dwie aha, złe opcje. Aha, po prostu. Mówisz, jak żyłem, to też jest było źle. No, to no co to za życie, jak byłeś w odwrócony, wiesz, w samochodzie cały czas. No nie, nic nie musiałem robić z tym. Dobra, ale się gibiesz. Widzę właśnie moje kawałeczek tej rozgrywki, jak ty próbujesz mnie wygibać. Kurde. Wyjdziesz z tego samochodu! Po śmierci jesteś jeszcze bardziej... Kurczę... Useless chcesz powiedzieć? Chciałem powiedzieć useless. No i się nie przepcha, proszę państwa. Nie wyszło po raz kolejny. No, kurczę... Lew morski tutaj siedzi i się nie da przepchać go. Jak jakby mi ktoś... klasyczek... Tonę tu wrzucił jakąś. Nie wyszło. Dobra, może zjem banana przynajmniej na uspokojenie nerwów. No co, przebiegnij sobie. Przebiegnij sobie, może uspokoisz się. Zjem sobie bananka. Dobry banan. Co się blokujesz? Gro. Dobra, zdejmuję te drzwi.
Ty, ale w sumie mam taki pomysł. No, jaki? Ty możesz na drzwiach... Usuniesz swoje zwłoki stąd? Nie, ty możesz po prostu na drzwiach to samo latać? Nie. Ja mam taki pomysł, żeby po prostu byś siadł na te drzwi i jakoś próbował w ten sposób jak przerzucić to auto, nie? Lecę, ja lecę, lecę. Nie, jednak nie lecę. No jakby właśnie się tak dało, to byłaby szansa tego samochodu odwrócenia, no ale jak tak nie ma na to. No nie da się, Bartku, niestety, to są już, wiesz, marzenia po prostu. No nie da się, teraz się nie da już przepchać samochodu, bo ty siedzisz w nim. No i też siedziałem, też nie dało, nie było takiego. No, proszę państwa, także tak to właśnie wygląda. Po prostu ta gra, nie polecam. Bartek sobie... Ej, no tu można było wyjść. Usiadłem sobie w środku i wyszedłem właśnie. Ja nie mogłem. Miałem kanister tylko. No ale też go miałem, przestawiłem go i wyszedłem. A może tego kanister nie mogłem w ogóle nawet ruszyć. To był ten problem. Klikałem F i nie mogłem w ogóle ruszyć. Chyba, że siedziałeś gdzieś tutaj może, to ja już było trudniej. Dobra, proszę państwa, no cóż poradzić. Życie bywa przewrotne, dzisiaj przejechaliśmy jednak jeszcze mniej, ale powiem wam tak, ja czuję szansę, że tym pojazdem da radę zrobić jakiś tak. Nowy rekord. Także dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siemanko. Pa, pa.